jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, że udało się z tego ciężkiego terenu w Kętrzynie wywieźć 3 punkty. Analizując wcześniej mecze, które też rozgrywaliśmy między sobą, czy pucharze, czy turnieju, który tu się odbył, wiedzieliśmy, że na pewno będzie to ciężka przeprawa. Tym bardziej chciałem pogratulować moim zawodnikom za tą pracę, którą dzisiaj wykonali, praktycznie w 90%, no bo nawet można powiedzieć w prawie 100. Tak jak przebiegał ten mecz, tak zakładaliśmy i wykonali tą pracę, dużo pracy, dużo nas wysiłku kosztował ten mecz, ale najważniejsze są 3 punkty, dopisujemy 3 punkty i to jest jakby cel, który sobie założyliśmy, który osiągnęliśmy. Ogólnie co do meczu, no to w mojej ocenie były to dobre zawody, gdzieś staraliśmy się realizować swój plan, który się już powtórzy, który nam wyszedł. Trenerowi tu i zespołowi z Kętrzyna życzę powodzenia w kolejnych meczach. Na pewno jeszcze nie jedna drużyna tu przyjedzie i odjedzie z kwitkiem. Dlatego tym bardziej mówię, cieszę się, że zdobywamy 3 punkty i jeszcze raz gratuluję moim zawodnikom. Myślimy już o następnym przeciwniku, za tydzień ciężkie spotkanie. I tyle, dziękuję bardzo. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się aż tak dobrej gry dzisiaj, mam Giżycko. Dzisiaj ten zespół pokazał naprawdę klasę, pokazał grę w pressingu, pokazał grę pod presją, umiał wyprowadzić piłkę, także byliśmy i czuliśmy się też dzisiaj w tym meczu zdominowani. Także oczywiście mamy też pewne swoje dzisiaj problemy, mieliśmy, co prawda kilku zawodników nie mogło wziąć udziału w tym meczu, dlatego ten mecz już na samym początku wydawał nam się bardzo trudny i taki w zasadzie był. Rzadko widzę tutaj w Kętrzynie zespół, który tak dominuje i tak dobrze gra, jak dzisiaj Mamry Giżycko. Dlatego jestem pod wrażeniem tej gry, chociaż obserwowałem ostatni mecz i widziałem, że są pewne mankamenty w grze naszego przeciwnika, ale dzisiaj niestety nie byliśmy w stanie tego wykorzystać. Byliśmy zespołem niestety słabszym i chociaż do przerwy był wynik 0-0, to jeszcze w przerwie rozmawialiśmy o kilku niuansach, o kilku takich drobnych, taktycznych zmianach, żeby zaskoczyć przeciwnika. Natomiast drużyna gości nie ustępowała, gra bardzo dobrze w pressingu, zdominowała na naszych piłkarzy i niestety muszę przyznać i pogratulować trenerowi, że po raz u siebie bardzo dobrze przygotował zespół i zasłużenie dzisiejszy mecz wygrał. Także dziękuję. My oczywiście zabieramy się do pracy, przed nami Puchar Polski, potem bardzo ważny mecz następny ligowy, także myślimy o odbudowaniu punktów, nie poddajemy się, na pewno będziemy wyciągać wnioski z tego przegranego meczu, także trudna sytuacja, ale musimy sobie z tym poradzić. Dziękuję.